Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku, który jest jednocześnie uwerturą, można powiedzieć, do Gry o Tron w Konfederacji. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Dobromir Sośnierz, a w kolejnych odcinkach, które już nie u nas, ale u redaktora Otoki Frąckiewicza na kanale, kolejni goście i ich interpretacja i analiza tej sytuacji. Także szykuje się interesująca kilkuodcinkowa sesja. No a dzisiaj będziemy oczywiście właśnie o tych konfliktach, o tych rozrywkach rozmawiać, ale też o innych kwestiach. Bardzo dużo pytań dostałam od Państwa. Będę starała się je na takie różne bloki podzielić i już w trakcie rozmowy, ale oczywiście też w drugiej części będą odpowiedzi na Państwa pytania. No i co? Przypominam również, że patronem naszego programu jest Fundacja FAIR, czyli Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości. Zapraszam. Gra o Tron. Konfederacja. Część pierwsza. Dzień dobry, panie pośle. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jak się pan czuje? O, raz lepiej, raz gorzej. W obecnym momencie trochę jestem dzisiaj w takim... Miałem kilka ważnych rzeczy pod rząd, więc trochę jestem w biegu, więc jeszcze nie zastanowiłem się, jak się czuję, ale jak się zastanowię, to później powiem. A dlatego pytam, że bardzo dużo widzów zareagowało na zdjęcie, które pan przesłał do zapowiedzi i że to zdjęcie właściwie chyba po raz pierwszy, które mamy właśnie w zapowiedziach, jest czarno-białym zdjęciem. Takim zdjęciem, które jest też tak trochę od góry zrobione. No i tak zastanawiają się widzowie, co to za stan ducha, że właśnie takie zdjęcie wybrane. Ja tak tego nie odebrałam, tym bardziej, że tam widać, że gitara jest też. Rzeczywiście, ja też tak jakoś tego bardzo nie przemyślałem. Po prostu poprosiła pani o zdjęcie i poprosiłem asystentkę, żeby coś tam wybrała. Jakieś miałem trzy propozycje, a to będzie dobre i poszło. I się nie zastanawiam jakoś szczególnie, że ludzie pomyślą, że to pogrzeb, bo czarno-białe tak, zdjęcie. Że to już... Aha. Nie, to tak, nie przemyślałem tej socjotechniki. Socjotechniki i też takiego, że właśnie czarno-białe zdjęcie, to już takie ktoś, o kim w czasie przeszłym się mówi. A tutaj jest dużo rzeczy, które są w czasie teraźniejszym. W kolorze chyba, mam nadzieję. Jak zawsze pan w kolorze. Ja się dzisiaj też dobrałam, widziałam czarna sotnia. No właśnie, to też zapytam jako osoba, która modą się zajmowała i psychologią mody. Zawsze kiedy pana widzę, pan jest właśnie w ciemnych kolorach, ale najczęściej to jest czarny kolor. No nie muszę się zastanawiać, jak się dzisiaj ubrać. Czyli wygoda po prostu. Lubię czarny kolor, to jakoś tak się... przynajmniej w tych takich, że ja mam oczywiście jakieś rzeczy takie, prawda, luźniejsze, no ale jak się idę na wywiad, to raczej nie przyjdę tu w potarganej bluzie, tam w której chodzę po domu, tylko w takich rzeczach bardziej, powiedzmy, wyjściowych. No a te mam raczej głównie czarne, chociaż to jest taki grafitowy. Grafitowy, prawda? Tak, nie jest całkiem czarny. Tak, tak. Tak, proszę, to kolorowo. Nastąpiło przełamanie. No. W związku z tym jest kolorowo. Panie pośle, oczywiście będziemy rozmawiali o tym, bo i pytań jest najwięcej dotyczących tego, co się dzieje w Konfederacji. I no, tak myślę, trudny czas, szczególnie dla wolnościowców. Walczycie. Jeszcze przypominam to, co powiedziałam we wstępie, że kolejne dni będziecie Państwo mogli zobaczyć też kolejne osoby u redaktora Otoki Frąckiewicza. Jaki serial? No, no serial się zrobi. Serial, cały sezon. Trudne już miałem Gra o Tron. Tak? Może bardziej Gra o Tron. Tak, właśnie konfa Gra o Tron. No. Nie, żeby taki suspens był, że taka pauza się robi, ale tak myślę, zostaliście nazwani wężami. No i bym chciała, żeby pan wytłumaczył, dlaczego tymi wężami, ja wiem. No i też się tak zastanawiam, czy tymi wężami, jeżeli rzeczywiście jesteście, możecie być zaskrońcami, ale też możecie być wężami boa w przyszłości, czy też jakimiś jadowitymi wężami. No właśnie, lepiej wężem niż żmiją, jak niektórzy. Nazwa wzięła się stąd, że
z fałszywej zresztą legendy dotyczącej powstania partii, jakoby rzekomo nasza partia oddzieliła się od tego głównego pnia korwinizmu w związku z tweetami pana Janusza na temat Wyspy Węży. Pan Janusz, tak to sobie zapamiętał, rzeczywiście była tam polemika wokół tych tweetów o Wyspie Węży. Pan sobie Janusz to zapamiętał, dlatego że to był jedyny przypadek, kiedy się okazało, że akurat Że miał miał rację. rację. W związku z tym myśmy tego nie podawali nigdy jako powód odejścia. Ja podawałem dokładnie nawet, o które tweety tam mnie najbardziej, czy na jego wpisy zabolały jako wolnościowca, które uważam za nie do pogodzenia ze światopoglądem wolnościowym. Ale tego tam nie było. Więc to jest fałszywa legenda, no ale wzięła się właśnie stąd, że pan Janusz napisał, że na tej Wyspie Węży to jednak wszyscy żyją, bo tak napisała Russia Today. No, my zwracaliśmy uwagę, że być może nawet żyją, ale to należy tego Russia Today tak eksponować w tym, że to jakby to takie bardziej wiarygodne źródło niż inne. Może od czasu do czasu i Russia Today napisze prawdę, no, zdarza się każdemu, natomiast traktowanie tego jako wyznacznika wiarygodności, a tak to trochę zabrzmiało, tutaj było niepotrzebne. Więc tam jakby to nie był najistotniejszy spór, no ale przylgnęły te węże. No a węża mamy na fladze libertariańskiej, fladze Gadsdena. Nie depcz po mnie, prawda? Więc ja przyjmuję to za dobrą monetę, niech będą węże. Czyli identyfikuje się pan, może pan się identyfikować. Tak, nawet zacząłem nagrywać taki teraz Sejm Tak, z lotu węża, tak. taki serial, także zapraszam. Widziałam, tak, damy link. Ja oglądałam, wczoraj to się pokazało. No i wy węże, no a tutaj pojawia się czarny łabędź z Torunia, który pan nazywa księgowym z Torunia. Myślę, że panu Mencenowi. Go pozdrawiam. Rozmowa tutaj, która była w programie, była bardzo udana. Mam nadzieję, że podobna będzie oglądalność naszej dzisiejszej rozmowy. No, na pewno by się nie podobało, że nazywa pan księgowym z Torunia, chociaż rzeczywiście zajmuje się podatkami i możemy tutaj sobie to rozważać, ale. Czego powiedziałam, czarny łabędź, jak pan się domyśla i państwo, którzy oglądaliście rozmowę z panem Mencenem, się powoływał na książkę Taleba i właśnie na pewne rodzaje sterowania emocjami i pewnego wykorzystania tego w polityce. No i teraz mamy rzeczywiście taką sytuację, że księgowy z Torunia, który nie jest posłem, nie jest w polityce, a pociągnął właściwie za wszystkie sznurki Konfederacji. I to jest dla mnie jakoś zastanawiająca sprawa. Jak to, czy jest to kwestia szczęścia, czy rzeczywiście jakiegoś niezwykłego makiawelizmu, czy nałożenia się różnych czynników psychologicznych. Staram się to zrozumieć, bo ktoś, kto jest jakby to. No, wy reprezentujecie władzę, tymi liderami jesteście i. Jak to się Są stało? różne rodzaje władzy. Jest władza administracyjna, jest też władza medialna. No i on dzięki tym zasięgom, które udało mu się tam zbudować na internecie, no najwyraźniej osiągnął pewien poziom władzy medialnej, która pozwoliła mu na dogadywanie się wewnątrz Konfederacji ponad naszymi głowami. Czy to ostatecznie nie nastąpiło tu przelicytowanie pewnych aktywów, tak? Czy słusznie oceniono wartość różnych aktywów w Konfederacji, to się okaże. Tak? No ale jak pani pyta o przyczynę, no to uważam, że taka właśnie jest przyczyna, że przede wszystkim jego atutem są jego zasięgi. To pozwoliło mu przejąć kontrolę nad partią Korwin, której już emerytowany pan prezes Mikke postanowił ją odstąpić panu Mencenowi bez walki. Więc z tymi aktywami, z tą rozpoznawalnością medialną, z tym pozytywnym do tej pory wizerunkiem, przynajmniej do czasu tych prawyborów, i z partią Korwin w swoje ręce, no, przystąpił do negocjacji, które urzeczywistniły jego plan, który poniekąd wyraził już na wiosnę, że tutaj poczeka sobie na brzegu rzeki, aż ciała wrogów spłyną rzeką. No i ja wtedy myślałem, że on ma na myśli, że naszych wspólnych wrogów, a się okazało, że chyba jednak nas. No tak.
Mówił pan gdzieś, to będę tak parafrazowała, że miał pan nadzieję, że kiedy będą się zbliżały wybory, to będzie pan głównie mówił o tym, jak łoić lewicę, czy tam lewaków, a głównie mówi pan o tych, z którymi razem powinniście się dogadywać, a w każdym razie, jeżeli nawet by były jakieś spory, to one nie byłyby takimi sporami, o których wszyscy wiedzą. No i co osłabia całą Konfederację, a też stawia pod znakiem zapytania, no bo no, przyszłość paru osób. Źle się stało. Jak dzisiaj odsłuchiwałam częściowo rozmowę z panem Mentzenem sprzed 2 lat i właśnie dało mi to do myślenia też, że już wtedy, kiedy były przygotowywane kampania, to było, mówiło się o piątce Mentzena, który właśnie też te wykłady, które miały się na pewnych rodzajach manipulacji psychotechniki. No i że już wtedy właściwie tak trochę zarządził emocjami wyborców i jakoś mówiło się piątka Konfederacji, piątka Mentzena, był taką też osobą mniej znaną, że już wtedy jakieś te wpływy No, były. dzięki tej piątce właśnie to jeden z tych elementów, trochę taki na Korwina bym powiedział, taki marketing, prawda, że byle głośno. Ta piątka była trochę niefortunna, tak, no, nazwijmy to delikatnie Bo to mówiąc, że było tam to Żydzi, geje, tak właśnie jakoś, taka tak to było to knak. mało wolnościowa. No, ja rozumiem koncepcję intelektualną, to jak się posłucha całego wykładu, to tam, no, to, Bo bo to może było potem, brzmi to tak. mniej źle, ale generalnie to wykład był o takim cynizmie politycznym. No, ja też jakby wtedy starałem się to traktować bardziej pozytywnie, no teraz widzę, że ten cynizm polityczny w wykonaniu Sławomira Mentzena to jest coś więcej niż tylko temat wykładu. I to niestety widać w środku, jakkolwiek ja byłem, nadal w sumie jestem fanem jego umiejętności medialnych, takich sposobów, w jaki potrafi prezentować nasze wspólne przecież w dużej mierze ideały. Tak, no na płaszczyźnie wewnętrznej szybko się przekonałem, że to, kurczę, no coś tam, coś jest nie tak charakterologicznie z tym człowiekiem i uważam, że no, ten cynizm nas daleko nie zaprowadzi. Tak? Ja nie po to wstępowałem do polityki, żeby właśnie kopać się z kolegami z partii o stołki, tylko tak, pani przed chwilą powiedziała, liczyłem, że to będzie misja, chcemy głosić wolność, chcemy wprowadzać liberalizm, chcemy mówić o wolnym rynku, a nie, no już od któryś miesiąc znowu gadamy tylko o tym, że kto tam kogo w Konfederacji nie lubi, kto kogo wycina. No, ubolewam nad tym, no z drugiej strony co on ma mnie odpowiadać, to będzie tylko narracja przeciwnej strony, więc no, ten zaczął wojnę, kto pierwszy publicznie o tym zaczął gadać, no, czyli Sławomir Mentzen ogłosił te prawybory bez konsultacji wewnętrznej, w każdym razie bez konsultacji z nami na pewno, na swojej konwencji promowej, no i mleko się rozlało, no i od teraz musimy polemizować poprzez Ale media. mówi pan o tym, o tych prawyborach, które teraz tam w Legnicy się odbywały, tak? No, Czy jeszcze jakieś wcześniejsze rzeczy? Bo właściwie też są takie pytania, na te pytania już odpowiadał, kiedy był pan Artur Dziambor u mnie w programie. Niedługo po tym, jak wolnościowcy panowie się odłączyli, czy może wyodrębnili, tak? No bo nie odłączyliście się od Konfederacji, pozostaliście w Konfederacji. I też gdzieś pana słowa zapamiętałam, że uważał pan, że no właśnie nie zgadzając się w pewnych sprawach, ale zostając w tym organizmie, będziecie mogli usiąść naprzeciwko siebie i pewne rzeczy uzgadniać. A inne również to, że co już było uzgodnione, czyli to, co liderzy mieli obiecane jako właśnie te jedynki na listach, że to zostanie dotrzymana umowa. Natomiast tutaj się rzeczywiście wydarzyło coś, co niekoniecznie jest zgodne z tym, czego oczekiwaliście, czy na co byliście umówieni. no, tak, kilka rzeczy. Ja oczywiście już wychodząc, zarówno takie miałem wyobrażenie, jak i tak sygnalizowałem wprost, że no nie traktujemy się jak wrogowie, tak? No to, że się musieliśmy tutaj podzielić, no bo ten szyld Korwina w sytuacji, kiedy on wygaduje rzeczy już jawnie sprzeczne z moim światopoglądem, no nie chciałbym takiego szyldu nosić, ale przecież nie jesteśmy wrogami, w tej sprawie się różnimy, ubolewam nad tym, że tak to wyszło, ale we wszystkich innych możemy współpracować. Zostajemy w Konfederacji, działajmy razem, no trudno, nie umieliśmy w jednej partii ze sobą tam wytrzymać, to będziemy w dwóch różnych, ale nadal w większości spraw możemy współpracować. Tymczasem no, w partii Korwin zwyciężyła ta frakcja odwetu jednak, a nie współpracy. Właśnie niestety to Sławomir Mentzen był liderem od początku tej partii odwetu, tej frakcji odwetu. No i efekt tego jest taki, jaki jest, no, że właśnie
walczymy zamiast współpracować. Przecież rękami korwinistów, tak, rękami posłów Korwina usunięto z roli przewodniczącego koła wolnościowca Jakuba Kuleszy i zastąpiono narodowcem Krzysztofem Bosakiem. No to o jakie idee tu chodzi? No nie chodzi o żadne idee. Tu widać, że to chodzi po prostu o jakieś takie, no właśnie, szachermacher, jakieś gra o tron, jakieś House of Cards. To jest ten klimat, tak, że tu idee poszły w kąt. Bliskość ideowa się nie liczy, bo Mentzen woli współpracować z narodowcami przeciwko nam, niż razem z innymi trochę wolnościowcami, być może niż on by chciał, ale jednak wolnościowcami, tak nadal to budować jak najlepszą narrację Konfederacji, jak najbardziej wolnościową, jak najbardziej wolnorynkową. No ale tak myślę, że trochę zostaliście też. Przypisuje się wam, widać z niektórych komentarzy, przypisuje się wam to, że to właściwie wy zdradziliście, bo też taka jest właśnie drugiej strony narracja. Ja patrzę na to, że przyjmując pana narrację, pana Artura Ziombora, że to wy zostaliście zdradzeni i to nie tylko przez pana Mentzena, ale również no, pojawiały się w rozmowie z panem Ziomborem takie, że właściwie no, możecie chyba liczyć na narodowców, czy na Grzegorza Brauna, jego partię. No a tutaj znowu zostało to rozegrane w taki sposób, że zostaliście w jakiś sposób sami. No tak, to Tak, po jest prostu. smutne, że ludzie nie dotrzymują żadnych zobowiązań wewnątrz tej konfederacji. Znaczy, no okej, jeszcze powiedzmy teoretycznie mogą dotrzymać, No prawda? Jeszcze nie mogą ma, jeszcze, ale tak. rzeczywiście źle to wygląda, czytając chociażby wypowiedzi Roberta Winnickiego z wczoraj czy przedwczoraj, kiedy on mówi, że posłowie nie powinni być przyspawani do swoich miejsc na listach, ale jak zaproponowaliśmy mu prawybory w takim razie we wszystkich okręgach, to powiedział, nie, my narodowcy tego nie chcemy, to wy się tu bawcie z Mentzenem, prawda? Więc no jest to słabe, no. Jest to słabe, ja sam jestem bardzo rozczarowany tym, bo liczyłem na to, że no, tak jak powiedziałem, no, ja nie muszę być w tej polityce jakby na siłę, że tu trochę jest to uciążliwe, tam, poczucie takiej frustracji związanej z tym, że my tam mówimy w tym Sejmie, staramy się, prawda? To i tak grochem o ścianę, prawda? I tak robią swoje. I ta bezsilność czasami jest taka dołująca, no ale liczę na to, że jakby no, to wszystko o coś chodzi, tak? O jakąś ideę, no a tu się, jak się okazuje, że to wszystko tak wygląda, że na nic nie można liczyć, że nikt słowa nie dotrzymuje, no to kurczę się trochę odechciewa, czy w tej polityce, jeśli tu sól, smak swój utraciła, to czym ją posolić, no? Ale będzie pan walczył dalej. No naturalnie, no póki jeszcze piłka w grze, to będziemy walczyć. Zobaczymy, czym to się skończy dla Konfederacji i dla nas, ale no tak jak powiedziałem, no na pewno nie jestem gotowy na jakieś tam ustępstwo za wszelką cenę, typu, że zostaniemy tam przeczołgani, że musimy oddać, jednak pocałować pierścień pana Sławomira i wrócić do partii, i to wtedy dostaniemy z powrotem jakieś tam miejsca. No nie, no jak tak to ma wyglądać, to nie, jeśli to nie chodzi o. Jeśli, w jakiej sprawie my jesteśmy zdrajcami? No chyba tylko w takiej, jeśli ktoś rozumie politykę po plemiennemu, że lojalność wobec prezesa jest ponad wszystko, ponad ideę i ponad ten. Jeśli się przestajemy zgadzać z programem partii, albo partia przestaje się zgadzać z nami, to naturalną jest rzeczą, że przestajemy w niej być, tak? No, hipokryzją jest pozostawanie w partii, kiedy się z nią nie zgadzamy. To by była zdrada, zdrada ideałów, zdrada wyborców, tak? Ja się czuję zobowiązany przede wszystkim wobec idei, wobec wyborców, wobec siebie, wobec swojego sumienia, więc nie uważam, że wystąpienie z partii jest zdradą. No, do partii się zapisuje i wypisuje. To nie jest małżeństwo, że na całe życie. Zresztą, Sławomir Mentzen, no, tłumacząc, dlaczego Stanisław Tyszka jednak zrobił dobrze, że przyszedł do nich, chociaż dostał się z Kukiza, mówił, że no, tam jemu partia odjechała. Takie użył sformułowania, że partia odjechała Czyli z tam rynku, było zrozumienie. a on pozostał w tym miejscu, gdzie był. Czyli jak on odchodzi, jak jego tutaj protegowany odchodzi z partii, to dobrze, no ale jak inni w imię też jakichś tam swoich różnic ideowych odchodzą z partii, to już są zdrajcy węże i należy ich utopić. No, czy Konfederacja dobrze wyjdzie na tym, że przyjmuje Tyszkę zamiast Dziambora w Gdyni, Bartka Pejo zamiast Kuleszy w Lublinie, czy Brzezinę zamiast Tomka Brzezinę zamiast mnie w Katowicach? Wydaje mi się, że nie. No po co to było? No naprawdę warto było dla tych trzech jedynek rozpętywać takie pandemonium również we własnej partii, bo widzimy, co się teraz w tej partii Korwin nam dzieje. Wszyscy ze wszystkimi walczą, rzucają się do gardy, unieważniają te wyniki. I teraz co będzie z też
Bo pamiętamy też, co się działo, kiedy przed laty lewica, która miała bardzo wysokie notowania po rządzeniu, i nagle zaczęły się konflikty wewnątrz jednej z najpotężniejszych partii, która potem ledwo co weszła do Sejmu, a potem jeszcze te konflikty, także nawet w ogóle nie wyszła, kiedy pan Zandberg sam zaczął występować, jeszcze nie łącząc się. Czyli wizerunek skłóconej partii przed wyborami nie pomaga tak naprawdę nikomu. A to było naszą przecież siłą. Przez całą kadencję się chwaliliśmy, że wszyscy zmienili już barwy klubowe, a my jesteśmy dalej ta jedenastka, która weszła do Sejmu. I te Tak sobie pierwsze prawybory obiecywaliśmy. prezydenckie, które co prawda tam na zapleczu potem wyszły różne rzeczy, które się działy, ale na zewnątrz to wyglądało bardzo dobrze wtedy. Znaczy, prawybory były same w sobie urządzone poprawnie, tak? Bo Tak. były uczciwie, nikt nie miał tam zastrzeżeń co do tego i to był sukces Konfederacji. No, Tylko w tam już też jaskrawym była właśnie kontraście ten. do tych parawyborów, które odbywają się teraz, bo to jest jedna wielka porażka i oszustwo. Tam czytam wypowiedzi pana Dariusza Szumiły, który tam właśnie przepraszał swoich tam też wyborców, i też tam były jakieś kwestie też finansowe, że było tak 22,5 tysiąca, trzeba Tak, było, on proszę musiał go zapłacić wyświadczyć, jako tak. kandydat. No, taką ofiarę tutaj hołdlenny trzeba złożyć już na samym wstępie panu prezesowi Mencenowi, a później każdy, kto głosuje 20 zł, musi zapłacić od każdego głosu. No, mamy też I chodziło nadzieję, że też o to, chociażby. że był to przelew, żeby to było już wcześniej, a było wiadomo, czy te pieniądze przypłyną, czy też nie, i to też będzie miało jakiś wpływ na sam przebieg. Czy teoretycznie z regulaminu rozumiałem, że trzeba zapłacić tak, żeby 3 dni wcześniej ten przelew już był na koncie, ale w praktyce są honorowane tam potwierdzenia przelewu, jeśli ktoś pokazuje tam na telefonie, co powoduje, że liczba uprawnionych do głosowania nie jest znana w ogóle w momencie Nie, otwarcia o głosowania, tym mówię. co jest jakąś w ogóle aberracją, tak? No, nikt nie wie, ile ludzi ostatecznie będzie głosowało, ile może zagłosować, tak? Ona się może zwiększać albo zmniejszać w zależności od potrzeb. Jeśli partia uznaje, że już wystarczająco ludzi zagłosowało i czuje się pewna, no to następnych odsyła na następne prawybory. To widać, że to w ogóle nie są żadne spontaniczne prawybory, jak starał się pokazać pan Sławomir Mentzen na początku, że a, oddajmy głos ludziom i zobaczmy, co oni nam powiedzą, kogo tam chcą na jedynkach. No nie, tam przyjeżdżają autobusy, działacze się przegłosowują nawzajem. Przecież pana Tyszkę to przegłosował Ruch Narodowy w tym, nie wolnościowcy. Co to jest w ogóle za sytuacja, że Mentzen doprowadził do tego, że liderów na listach wolnościowych wybierają Korona z Ruchem Narodowym i albo jacyś tam w ogóle zewnętrzni obserwatorzy. Tak, no, uważam, że to jest jedna wielka porażka, te prawybory i cała nadzieja w tym, że no jak Rada Liderów może spojrzy na raport z tych prawyborów, no to uzna, że no nie. Że to jednak, być może nawet byśmy to uznali, ale no nie w takich okolicznościach, kiedy to po prostu to jest niewiarygodne, to jest cyrk, prawda? Więc no w tym cała nadzieja, że jednak pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, że jednak musimy wrócić do stołu rokowań, no ale póki co niewiele na to wskazuje, niewiele mamy objawów dobrej woli. Póki co wyrzucono nas ze wszystkich po kolei tam ciał Konfederacji. Tak, widziałem przewodniczący koła, odpadł członek Rady Liderów, nam odpadł. Teraz naszych pracowników się rzuca, już Sławomir Mentzen doprowadził wendettę do poziomu szeregowych pracowników tam Konfederacji, więc teraz wycinają naszych ludzi z poziomu administracyjnego, więc no, nic nie wskazuje na chęć pojednania. Na pewno jest to Ale chęć osłabienia, bo wycina się nawet tam właśnie, jakby, że to jakby od korzeni już się zaczyna, ale tak się zastanawiałam w jakiś sposób, że nie analogiczny w stosunku do panów byłam, ale też miałam startować z SLD i też inaczej losy się potoczyły, i też tak można powiedzieć, tak, że to chyba właśnie też Rafał Otofak mówił, że jakaś tam stopniowanie, że jest przeciwnik, nieprzyjaciel, wróg i koalicjant, tak, na tej zasadzie. no tak, jak ja wchodziłem jako taki naturszczyk w sumie do polityki, bo to się stało trochę przypadkiem, że pan Janusz zrezygnował, ja tam poszedłem za niego do tego Europarlamentu, no to mnie tam tak ostrzegano, tak, że pamiętaj, największym twoim wrogiem to będzie twój kolega z listy, a nie tam przeciwnik polityczny. No traktowałem, że no dobrze, no może gdzie indziej, ale nie u nas, przecież u nas w takiej ideowej partii, nie, no tak nie będzie. No, ale teraz właśnie też takie pytanie, bo
Teraz kto rozegra ten czas, który został? To jest moim zdaniem najważniejsze. Jakie decyzje będą, bo właśnie ja też właśnie przypominając sobie też swoją sytuację. Panowie, w jaki sposób czekacie, tak, co, jak się sprawy potoczą, ale w związku z tym no, ten czas płynie i on niekoniecznie musi płynąć na waszą korzyść. Podjęcie decyzji, ucinamy, idziemy, możemy startować jako, nie wiem, chociażby do Senatu samodzielnie, tak, w jakiś sposób. Dlatego myślę, że to już kwestia Nie jest tak. najbliższych tygodni, jak Czy te to jakaś decyzje muszą zostać decyzja, czy też podjęte. będziecie tak przetrzymani w czasie, licząc na to, że właśnie pan Winnicki, czy pan Braun, czy pan Mentzen w ogóle zmieni zdanie i dojdzie do wniosku, że dla Konfederacji będzie lepiej jednak iść razem i to w zgodzie, choć. No nie, no myślę, że decyzja musi zostać podjęta szybko. No bo my też rzeczywiście, no jeśli tak mają się rzeczy mieć, że nie idziemy razem, no to musimy mieć czas, żeby Przygotować się. przygotować się do alternatywnych scenariuszy, tak? Więc myślę, że to teraz, no już oczekujemy ostatecznej deklaracji. Rada Liderów póki co zachowuje się tak, jak się zachowuje, czyli no ani nie usankcjonowała tych prawyborów oficjalnie, ani ich nie odrzuciła. Być może czekając na to, jak się rozwinie sytuacja, póki co rozwija się, tak jak widzimy, no nie najlepiej. Ale no, z drugiej strony no, wszystkie działania, którym to jest obudowane od kilku miesięcy, no, świadczą o tym, że jakby kurs został obrany już gdzieś tam w wakacje prawdopodobnie, czy tam powiedzmy Pięć lat wczesną temu. jesienią. Nie, Nie, nie. Tutaj nie. przewrót sojuszy, że tak powiem, nastąpił myślę, że w okolicach A, września. przy wszystkich sojuszy, okej, Jest mówię. tutaj Tak, tak, wewnętrznych tak, 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 tak. konfederacji, tak? Ten No moment, tak. kiedy się dogadano tutaj nad naszymi głowami, to jest kilka miesięcy. Temat do tematu będziemy na pewno powracać, bo i pytania naszych patronów, i naszych widzów będą tego dotyczyły. Jest nowa nadzieja. Tu walka o tron, tutaj z kolei Gwiezdne Wojny, tak, nowa nadzieja, więc też nazwa partii zmieniona. Są rzeczy, które Was łączą i są rzeczy, które Was pewno dzielą. I z takich rzeczy to teraz było dosyć głośno, że pan Sławomir Mentzen wypowiedział się na temat kwestii dziewczynki 14-letniej zgwałconej, o której była w ciąży i odmówiono jej, kilku lekarzy tam na Podlasiu odmówiono jej zabiegu aborcji. I w końcu lekarze, to są wszystko medialne rzeczy, powoływali się na klauzulę sumienia. Dziewczynka była zgwałcona przez kogoś, jakiegoś swojego wuja. I kilka dni temu było o tym głośno i wypowiadał się na ten temat właśnie pan Mentzen, no, stając w obronie tych lekarzy, którzy na tą klauzulę sumienia mieli prawo, jego zdaniem, się powołać. I tutaj moje pytanie do pana, jak pan by podszedł do takiego pytania? Mnie tu może jest chodzi o klauzulę sumienia, ale też pamiętam, jak była kwestia aborcji i też akurat chyba pan Mentzen bardzo w stosunku do właśnie reszty korwinistów, że jest katolikiem i że tutaj on bardziej by tutaj był za tym jeszcze zaostrzeniem. Dobrze pamiętam? Tak, znaczy to pan Mentyn ma chyba nawet najbardziej radykalne to stanowisko z nas wszystkich pod tym względem. Ja tej sprawy tam dokładnie nie znam, ale ogólnie uważam, że no, klauzula sumienia jest czymś naturalnym. Każdy powinien, poza przypadkiem jak ratowania życia, jak jest nóż na gardle, prawda, i nie można się winąć, odmówić wykonania jakiejś czynności, usługi, do której nie jest przekonany. No, mamy wolność umów, wolność, ten, jeśli to nie jest zabieg ratujący życie, no to niech wykonuje go ten, kto
Mam przekonanie do tego, że on jest słuszny, tak? Jeśli ktoś nie ma takiego przekonania, że to kogokolwiek ratuje, a w tym przypadku raczej nie, no to powinien mieć prawo na pewno to odmówić. Już nie mówiąc, czy w ogóle powinno takie prawo istnieć, nie? Ale na pewno zgadzam się, że tam ostatnio były jakieś takie memy, widziałem, że się śmiano z jakiejś klauzuli sumienia dla hotelarzy, że mogą odmówić rzekomo tam Łóżko łóżka, tak. małżeńskie dla Nie osób sądzę, żeby homoseksualnych. ktoś chciał to robić, tak? Biznesowo to raczej się nie Ale opłaca, no niby ale Ordo gdyby ktoś. Iuris to sugerowało, tak? To pewnie jak się To jakoś tak. przekręcone znając życie, ale no zdziwiłbym się, gdyby nie mieli takiego prawa. No to chyba naturalne, jeśli ktoś chce założyć taki hotel, w którym będzie sprawdzał, czy ktoś jest małżeństwem, to jego sprawa. No nie sądzę, żeby ten biznes się opłacał, ale przecież no, nie odmawiam nikomu takiego prawa. Czy właśnie hotel tylko dla lewaków, dla tęczowych, czy coś tam. Niech sobie jest, no co mi to przeszkadza. Póki ktoś to robi za własne pieniądze, bez dotacji państwowych, to powinien mieć taką klauzulę sumienia w każdej sytuacji. No, ale szpital to jest za państwowe pieniądze. No tak, ale jeśli lekarz uważa, że ten zabieg, no, jak ratuje życie, to powiedziałem, no Tak. to jest inna kwestia, czy tam zdrowie, czy to jest pilne. Natomiast jeśli to nie jest zabieg pilny i lekarz uważa, że ten zabieg nie jest potrzebny, albo jest zbędny, albo jest szkodliwy, bo takie też, no, ludzie sobie różne rzeczy życzą tam, żeby im przeprowadzać za zabiegi, prawda? Jakbym był lekarzem, sam się zastanawiam czasami, no bo niektórzy tak, ci chirurdzy plastyczni na przykład, to kurczę, no chyba widzą, że oszpecają tych ludzi, nie? Doprowadzają do jakiegoś tego. Tak. Z drugiej strony płaci klient, no to biorą. Czy ja bym tak mógł? Chyba nie. Chyba bym powiedział, że chyba jakbym uznał, że ktoś robi głupotę, że tam robi krzywdę po prostu tą operacją, to bym powiedział, że no nie, no niech pan idzie do kogoś innego, bo moje sumienie nie pozwala mi. Chciałbym, żeby moja praca przynosiła coś dobrego, zmieniała świat na lepsze, a nie na gorsze. Ja uważam, że jak panu tutaj przyszyję, nie wiem, rogi do głowy, to pan będzie głupio wyglądał. I ja po prostu tego nie zrobię. Niech pan idzie do kogoś innego. No tak, głupio wyglądał, czy tam nawet jest ta historia jakiejś dziewczyny, która chciała tam, jak ten muzyk, pan Popek, ma czarne białka i też tatuaż oczu i dziewczyna straciła wzrok. Więc tutaj też, akurat to chyba nie lekarz robił, też od tatuaży, no ale przycisnę pana jednak o ten, gdyby pan gwałt na 14-latce powinno być tak za... Gwałciciel powinien być ukarany, a nie dziecko, które jest ofiarą. Czyli pan był za tym, mimo że dzisiaj prawo pozwala na to, żeby w przypadku gwałtu można było usunąć ciążę. Jest pan przeciwny. Uważam, że to nie to dziecko jest winne i nie jego powinno spotkać kara śmierci, tylko gwałciciel powinien ponieść konsekwencje. Dlatego tak pana też trochę przycisnęłam w tej sprawie, bo wiem, że jest pan ojcem dwóch córek i myślałam, że może to jakoś powoduje, że pan też bardziej miękko na to patrzy, czy też. Zależy, co rozumiem przez miękko. No. Te córki też kiedyś były jeszcze nienarodzonymi dziećmi, także możemy się z Rozumiem. różnym etapem utożsamić w mniejszym, większym stopniu. No nie wiem, no, oczywiście w tak młodym wieku ta ciąża może pewnie zagrażać też. Ja nie znam, nie jestem medykiem, więc no, nie będę się Nie, tutaj wypowiadał też chodzi o też o ten w gwałt, no jasne. kategorycznych sposób, czy tam tak powinno być, czy nie. No oczywiście w sytuacji, kiedy no zagraża życiu matki, to nie ma wątpliwości. No każdy ma prawo ratować swoje życie, nawet kosztem innego. No to jeśli nawet weźmiemy sobie przykład, że dwóch rozbitków walczy tam o jedno koło ratunkowe na oceanie, no to można powiedzieć, że nieładnie, że jeden drugiemu wyrywa. Może i nieładnie, no ale no nie posadzimy go do więzienia za zabójstwo, że tamten drugi utonął, bo tamten mu zabrał koło ratunkowe. No bo ratował siebie, tak? No więc każdy, kto ratuje siebie, no ma takie prawo. Też to pytanie nie tylko tego, że jest pan ojcem dwóch córek, ale też to pytanie, ponieważ to takie są rzeczy te światopoglądowe, o których właśnie pan Mentzen mówił w tej piątce konfederacyjnej, żeby właśnie na tym się opierać, bo to wywołuje największe emocje, a to, co wywołuje największe emocje, no to najlepiej się politycznie sprzedaje. I tak można powiedzieć, na przykład tutaj też z panem Mentzenem rozmawialiśmy o kazusie profesora Gwiazdowskiego, który jest bardzo interesującym programem ekonomicznym, ale powiedział, że sprawy światopoglądowego w ogóle nie interesują. I w ogóle to by była kampania, która gdzieś tam zniknęła wśród wielu No, innych. to z wielu powodów nie wyszło. Uważam, że to marketingowo nie było dobrze przemyślane przedsięwzięcie. Ani nie ten czas, ani nie ten moment, ani niedobre wykonanie.
No i to te uniki takie były od początku nieprzekonujące, tak? No myślę, że trzeba ze swoimi przekonaniami iść odważnie do przodu. No, ja uczciwie mówię to, co myślę, i jeśli ktoś uważa, że dla niego to jest ważniejsze, jest coś innego niż to, o czym ja mówię, no to niech głosuje na innych. No zobaczymy, czy na tym dobrze wyjdzie. No. No, tutaj chciałam zaznaczyć to, że wobec tego bardzo podobnie by pan odpowiedział jak Sławomir Mentzel, i to pokazuje, że powinniście być w tej samej koalicji, bo akurat to są sprawy fundamentalne i to was nie różni. No ja powiedziałem, że nie mam jakichś ideowych sporów przecież i to nie, zupełnie nie o to chodzi, tak? Boli mnie właśnie to, że kolega Mentzen zupełnie poza merytorycznych powodów się do nas przyczepił. Nie dlatego, że odstąpiliśmy od programu wolnościowego, od idei libertariańskiej, prawda? Nie ma chyba nic do zarzucenia, albo że źle pracowaliśmy jako posłowie. Chyba nikt mi nie zarzuca nigdy, że ja źle pracuję jako poseł. Raczej słyszałem od kolegów zawsze, że chyba, że teraz się im prawda etapu zmieni, ale zawsze mnie chwalili, że jestem rzetelny, że się No jest pan na pewno wywiązuję. jednym też bo wie pan, mówi pan o tych rzeczach medialnych, które rzeczywiście pan Mentzen świetnie tym zawiaduje i tutaj się z panem zgadzam. Natomiast pan również jest jednym z najbardziej widocznych posłów. Czasami rzeczywiście widać, że robi pan to też trochę na zasadzie pewnego skandalu, typu tam kakao i inne rzeczy, ale takie rzeczy no, przedostają się i istnieją w publicznym dyskursie, no ale też no, bardzo też konkretne rzeczy też związane z finansami, czy też o tym, o czym pan mówił w swoim programie, o tych zmieniających się bez przerwy i dochodzących prawach, poprawkach i właściwie się już nie wie, za czym się głosuje, a tempo jest narzucane. Trochę to znam też z Rady Też Warszawy. tak głosujecie No i na ja refleks? jest, wie pan, ja wtedy się wstrzymuję, bo ja nie jestem żadnej partii, jestem jedyna niezależna, w związku z tym oni jeszcze sobie tam pokazują, No powiedzmy, tak, w tak. Sejmie też czasami tam są sygnalizacje. Tak, tych, których widzę, akurat siedzę do posłów czy do radnych Prawa i Sprawiedliwości, siedzę tyłem. W każdym razie, Ja próbowałem ostatnio zmylić przeciwnika. Wtargnąłem na salę głosowań trochę spóźniony. Wbiegłem tam od strony PiSu i już widziałem, że trwa głosowanie, już są pulpity włączone, to podbiegłem do pierwszego wolnego miejsca. Się okazało, że to miejsce naczelnika właśnie Kaczyńskiego. Włożyłem tam swoją kartę i zagłosowałem. Myślałem, że oni z przyzwyczajenia od ruch Pawłowa cały PiS zagłosuje tak jak Tak ja, samo, tu aha. nie dali się nabrać niestety. Jeszcze na mnie krzyczeli, żebym głosował inaczej, także to akurat na ostatnim posiedzeniu taka Ale to jakoś jeszcze się historyjka. nie przedostało, bo to bardzo to fajny happening. Nie, no, Tak coś już tam było, nawet aha, rzucał to na Twittera, ja widziałem, to już. ale A, nie aż dobra, no takie. widziałam. Nie widziałam tego. No w każdym razie jest pan widoczny. I też myślę, że i troszkę wygląd, o którym mówiliśmy na początku, i też, że jest pan troszkę osobą ekscentryczną, prawda? Nie? Ja Nie? uważam, że ja jestem normalny, co najwyżej świat O tak, zwariował. no. Bycie ekscentrykiem nie oznacza bycie nienormalnym. Bycie raczej kimś oryginalnym, Trochę nie? chyba oznacza, nie? No, ekscentryk to ten, który właśnie odstaje poza normę. Czy ponad, czy poniżej, czy to lepiej, czy gorzej niż norma, to już jest do dyskusji. No dobrze, to jest do dyskusji. Ale do dyskusji jest wiele rzeczy, o których pan mówi, nie chce pan mówić, ale niestety będziemy tam dyskutować. Był pan, Ja nie studiował chcę. pan, co, czego pan nie chce? Ja chcę o wszystkim Chce, mówić. tak? O zwierzętach też, ale no. Ba. Proszę państwa, wola Boża jako źródło moralności, czyli podstawowe argumenty pozytywizmu. Teonomicznego. Tak jest. Tak, no. Praca magisterska pana posła, który zaczynał od studiowania prawa. Czyli bardzo tak, syn lekarza idzie studiować prawo, wszystko jest tak po Bożemu by się powiedziało, a tutaj nagle ta To ja to teologia. już później, to już jak pracowałem, to już tam sobie Aha. robiłem zaocznie. Zresztą nie do końca to tam wyszło z tą pracą magisterską. Chyba tam są niedokładne informacje, że ja ją na Wikipedii, że tam ją broniłem, a w sumie nie, no ale,
Ale co się będę chwalił na wyrost, jak tak piszą. Dali mi bana kiedyś na Wikipedii, tak by im poprawił. Jakby mnie nie banowali za tych homoseksualistów wiecznie, to by im poprawił. A tak to nie, to nie. Niech mają błędy. Ale pytanie moje było takie, zaczynał pan prawo i czemu nie skończył pan? Ja nie powiedziałem, że nie skończyłem. Skończył pan Prawo prawo? skończyłem. Aha, czyli to był drugi kierunek, który Tak. pan, teologia. Tak. Dobrze, to tam w takim razie jest tak właściwie dane do zrozumienia, jakby pan przeskoczył i zmienił na teologię. Nie, to teologia była dużo później. To już było, Okej. Okay. jak pracowałem, tam sobie poszedłem tak już z potrzeby serca, prawda, żeby zgłębiać tam filozofię i teologię tak już bardziej dla siebie. Miałem tam może moment, że a może będę jednak katechetą albo coś, ale to nie, to było takie. Nie. Nigdy w tym kierunku nie poszedłem. Gdy mówimy pan o zwierzętach, i tu wchodzimy w temat bardziej, bo bardzo wiele pytań jest od widzów i też wiele rzeczy, których pan już chyba też by nie za bardzo chciał pamiętać, czyli pewien happening sprzed kilkunastu lat w Krakowie. W Katowicach. To było w Katowicach, tak? Tak. W Katowicach. W każdym razie biegał pan tam w bokserkach, tylko te bokserki dosyć tak obscenicznie wyglądały, bo jakby pan był nago. No i był to pana protest przeciwko, jak pan nazywa, ekoterrorystom, czyli tym osobom, które są przeciwko fermom futrzarskim. No i też zasłynął pan tym stwierdzeniem, rozumiem, parafrazą, znaczy pan na zegarek. Nie, takie alarmy się czasami okay. odzywają, to muszę okay, wyłączyć, żeby nam nie bzyczało. Rozumiem jakąś taką z Kartezjusza parafrazą, że zwierzę to jest właściwie jakaś maszyna złożona z mięsa. Ale doceniam, że pani wie, że to Kartezjusz, no to wiele osób to właśnie nie wie, jaki kontekst filozoficzny temu no, przyświeca. ale No, rzeczywiście, no był to happening sprzed kilkunastu lat w odpowiedzi na akcję Wiwy, lepiej nago niż w futrze, no to ja z kolegami zrobiliśmy taką. Fundacja Wiwa, nie pismo Wiwa, proszę Państwa, bo tego tak, nie tylko fundacja Fundacja Wiwa, tak. Lepiej w futrze niż nago, no jednak pogromców mitów zrobiłem taki odcinek, że sprawdźmy w takim razie, czy lepiej rzeczywiście nago niż w futrze. Stwierdziłem, że w sumie nie, bo zimno i w futrze jednak lepiej. No i tam, żeby przyciągnąć uwagę mediów, to podaliśmy ten no właśnie różne filozoficzne, nazwijmy to, poglądy w taki sposób możliwie najbardziej kontrowersyjny, co teraz jest wyciągane jako tam cytat z tego wystąpienia. Oczywiście ono miało taki charakter trochę humorystyczny, trochę ten, no, ja nie byłem wtedy politykiem, nie martwiłem się tym, że tam będzie mi to wyciągane za kilkanaście lat, więc sobie tam nie żałowałem kontrowersji, no ale teraz to żyję własnym życiem. Zresztą się tak dużo nie zmieniłem i się spotkałem z tym, że ludzie w ogóle nie są świadomi tego, że to latanie tam w tych majciorach, zresztą to obscenicznych, ten fragment to jest pamiątka z Florencji, te majciory, to jest nadrukowany Michał Anioł, ten Dawid Michał Anioł. Bo tak, no to dzieło sztuki, prawda? Tak. Co by nie mówić. Więc. I jest aspekt też teologiczny w związku z tym. Właśnie, wszystko się dobrze łączy. No, więc to miało taki aspekt humorystyczny, zaczęło żyć swoim życiem. Oczywiście co innego spory filozoficzne na temat tego, których ludzie najczęściej nie rozumieją albo rozumieją w sposób zwulgaryzowany, że przypisywanie, że zwierzę jest pozbawione takiego wewnętrznego obserwatora, takiej świadomości, oznacza, że można je tam bić czy katować. Takie proste wnioskowanie z tego wyciągają. Nie wiem, Kartezjusz chyba nie był z tego znany, ale może czegoś o nim nie wiem. W każdym razie, no tak, no, spór filozoficzny to jedno. Zrozumienie dla niego jest minimalne, tak? A drugie no, to sposób jego prezentacji, który był oczywiście wtedy umyślnie maksymalnie konfrontacyjny, prowokacyjny, bo tylko tak nieznany człowiek, jakim wtedy byłem, był w stanie przyciągnąć uwagę jakichś tam obserwatorów czy mediów. Nawet ktoś tam przyszedł z jakiejś gazety i zrobił kilka zdjęć, nie wiem czy one gdzieś poszły, już nie pamiętam. No ale no, to wiadomo, no, to zupełnie inny kontekst, zupełnie inna sytuacja. No, pewnie dzisiaj bym tego nie zrobił. No właśnie chciałam zapytać, czy pan by powtórzył. No, wiedziałbym, że pewnie będzie to wyrywane z kontekstu i będzie to wykorzystywane przeciwko mnie, więc pewnie starałbym się, jeśli już przedstawiam swoje poglądy, to w sposób taki strawny dla obserwatorów, dla słuchaczy, a nie w sposób maksymalnie prowokacyjny, tak? No to trochę tak korwinem pojechałem.
No właśnie, bo to tak wydawało się, że to pan będzie następcą pana Janusza. Tak, jak czasami z różnych osób. Tak, ktoś Tak, tak no myślał? tak, że to jakoś się, no, tyle lat trwało, jakaś panów współpraca. No plus też, no, nie można pewnej oryginalności panu Januszowi odmówić. No i A to nie, no tak jak odmówił. niewątpliwie, No więc no. właśnie, więc to tak myślałam, że i tak słyszałam od paru osób, że tak myślały, że naturalnym następcą będzie pan i że nawet było właśnie zaskoczenie, że jest to pan Mentzen. Nie, to myślę, że w partii już od dłuższego czasu było Ja mówię o wiadomo. obserwujących osobach Wcześniej oczywiście. raczej obstawiono pewnie Konrada Berkowicza, a w ostatnich latach to już było widać, że to raczej kolega Mentzen wyrasta na tu główną gwiazdę medialną i że w związku z tym to pewnie on przejmie tę partię. Ale ja chyba nie byłem obstawiany za wieloletnia współpraca, to za dużo powiedziane. Ja po prostu byłem jakimś kucem Korwina, który latał z plakatami. Korwin to przez większość czasu pewnie nie wiedział o moim istnieniu. No ale może jeśli nazywamy to współpracą, to tak, to ona już od 90 roku trwała. Jak 13-letni chłopak przyszedłem tam do Unii Polityki Realnej ówczesnej biegać z plakatami, także wierność idei jest. Jest. Czy opłacało się, powiedzmy? Oczywiście mówi się o tym też, że jest oczywiście rozmowy z PSL-em. Z tego co wiem, pan Dziambor zaprzecza. Nie wiem, co pan Kosiniak-Kamysz na ten temat mówi, czyli też właśnie, no są, że będziecie próbować z jakąś inną partią, skoro nie dogadujecie się ze swoją partią macierzystą, czy tacierzystą właściwie. Z PSL-em to chyba dopiero byśmy się nie dogadali. Tu nie wiem, o czym mielibyśmy tam rozmawiać. Nie, no to oczywiście plotki. To Czyli co, albo, taka ale co, opcja mógłby pan nie teraz jest na stole. zadeklarować, że albo z Konfederacją, albo sami? Albo z Konfederacją, albo sami. No, nie, może coś nowego się pojawi, tak? No, nie możemy wykluczać jakichś przerysowań na scenie politycznej, które poszerzą ten wachlarz, który mamy do wyboru. Ale na razie nic nie widać. Takiego, do czego ja mógłbym się z czystym sumieniem przyłączyć. Już ta Konfederacja to jest taki, tak powiem, duży rozkrok, prawda? Bo jako libertarianin, wolnościowiec, nie zawsze jest mi po drodze z tym, co mówią koledzy z Ruchu Narodowego czy pan Grzegorz Braun. Ten rozjazd był czasami widoczny, taki najbardziej chyba spektakularny to ten Lex TVN, gdzieśmy się tak mocno rozjechali, a to jeszcze mnie poszarpali przed Sejmem na górę za nie moje winy, no ale no było parę takich, tych, ale już nie wyobrażam sobie, żeby się jeszcze bardziej tutaj, jeszcze szerzej tam rozkroczyć. To już nie na moje nerwy. No tak z ręką na sercu, po ludzku. Nie żałuje pan, że odeszliście, że można było zagryźć zęby i dobra, jesteśmy dalej w partii Korwin i w związku z tym męcennie. Z czystym sumieniem. Nie mam sobie nic do zarzucenia w tej sprawie, poza jedynie ewentualnie tym, że no nie przewidziałem oczywiście, że tak się koledzy zachowają, bo przecież jeszcze po tym naszym odejściu od Korwina mieliśmy wyraźnie potwierdzenie tych umów ze strony i Grzegorza Brauna, i przede wszystkim Ruchu Narodowego, bo to Ruch Narodowy tę woltę przeprowadził w tej chwili, a nie Grzegorz Braun. Więc to już nawet potem było potwierdzone, tak? No, gdybyśmy mieli świadomość, że tutaj może dojść do takiego oszustwa, złamania wcześniejszych ustaleń, to pewnie byśmy się zastanowili, czy jak w tej sytuacji się zachować, tak? Czy to zrobić w ten sposób, czy w jakiś inny sposób się odciąć. No, ja dłużej nie chciałem, tak jak powiedziałem, no, w sytuacji, gdy partia nazywa się Korwin, tak? A pan, tak, prezes zupełnie przypadkiem, a pan prezes wygaduje takie rzeczy właśnie, że wojna, zmiana granic siłą to jest rzecz normalna. No to kurczę, to jest niezgodne z pierwszym postulatem libertarian, czyli postulat nieagresji, tak? No nie mogłem dalej z czystym sumieniem iść do mediów i mówić, Dobromir Sośnierz, partia Korwin, tak? No, nie, no. Więc nie mam sobie nic do zarzucenia, że zrobiłbym coś,
coś niewłaściwego, miałbym w związku z tym tego żałować. No można powiedzieć, że nie przyniosło to takich skutków, jakie bym chciał, no bo chciałbym, żebyśmy po prostu usiedli zamiast na tej jednej ławce, to na dwóch, ale dalej współpracowali i jechali w podobnym kierunku, skoro mamy podobne ideały. Więc w tym sensie to nie wyszło, tak? No i teraz efekty tego zbieramy, no ale to kto mógłby przypuszczać, że oni się tak zachowają? No, może Że niektórzy by przypuszczali. nowa nadzieja tak się nazywa, a pan starą nadzieję jeszcze żywi? No powiedziałem, no jeszcze No cień tak, szansy jest, tak, no no. jeszcze póki piłka w grze, no to nie przekreślajmy szans, no No tak, jeszcze. no ale z drugiej strony tak się też, no i to jest taka trochę sytuacja bez wyjścia, bo z drugiej strony musi pan się też boksować, a jednocześnie no jakby boksowanie się medialne no też oddala was. Tak, I to tak, no jest to kwadratura koła, każdy dzień tak. przedłużania tego Tak. spektaklu, no to nam tylko jeszcze bardziej szkodzi, dlatego no też nie rozumiem tej taktyki, bo jak już tak chcieli zrobić, to mogli powiedzieć na drugi dzień, dobra, wyrzucamy tych wolnościowców, raz uciąć ogon kotu, a nie po plasterku, prawda? Nawiązując do zwierząt, tak? No to no, też trochę nie rozumiem, dlaczego to się tak odbywa, już pomijając, dlaczego się w ogóle odbywa, dlaczego się odbywa w taki głupi sposób. No chyba chodziło o to, że kolega Mentzen uznał, że te prawybory to jest taki genialny pomysł, że dadzą im takie dobre uzasadnienie, dlaczego. No, nie wystartowali, tak? Uczciwe wybory były, nie wystartowali, widocznie się bali, więc teraz nie są w projekcie. No i pewnie tak będzie się starał to nadal ogrywać, no tylko że po drodze nastąpiło wykrzaczenie delikatne tych parawyborów, tak jak wszyscy widzieliśmy, więc pewnie ta narracja teraz będzie napotykała na naturalny opór wśród słuchaczy, mówiąc, no nie dziwię się, że nie chcieli startować, nie? W tym, co ty tutaj odstawiłeś, Sławku, no bo to jest generalnie słabe. Ludzie z twojej partii mówią, że to jest oszustwo, tak? A co dopiero ludzie z innej partii, gdzie to po waszej stronie są wpływy, są analiza przelewów, wy kontrolujecie całkowicie ten proces, to dlaczego wolnościowcy mieliby wierzyć, że was nie oszukają, że wy ich nie oszukacie, skoro oszukujecie się nawzajem? No tak, rozumiem. Czyli, że tutaj i tak, i że pan nie żałuje, bo tak myślałam sobie, że to właśnie takie trochę może głupi niedźwiedziu, gdybyś mateczniku siedział, to by nigdy by się o tobie męcy nie dowiedział. Ale kwestia jedynek i tak by przyszła, wcześniej czy później. Tak, no pewnie. No było widać to już przy tych pierwszych prawyborach, o których wspomnieliśmy, Konfederacji. Przecież tam już Artura zdradzono o świcie, prawda? Tak, na rzecz Kiedy Grzegorza Brauna zdaje się, tak? na rzecz Grzegorza Brauna porzucili go koledzy, którzy obiecywali też publicznie, tak? I Konrad Berkowicz, i Janusz Korwin-Mikke publicznie składali obietnicę, że przecież przerzucą głosy na tego Tak. najsilniejszego z nas. I dlatego prawyborcy mogą bezpiecznie wybierać czy tego, czy tamtego, to nieważne w sumie. Wybierajcie, kogo bardziej lubicie, nie tam żadna taktyka, strategia, tylko kogo lubicie, bo i tak to się wszystko zbierze w jedną kupkę. Po czym okazało się, że jak tym, na kogo trzeba było przerzucić głosy, nie jest ani prezes Mikke, ani Konrad Berkowicz, no to, a to może jednak nie. No i tak się zaczęły te nasze problemy. Ja już zadam takie pytanie, które bym zadała, gdyby pan przyszedł i już by była sprawa pozamiatana. Czyli, że startuje pan do Senatu, zakłada ci jakieś tam coś i na szybko jest. I bym chciała wiedzieć, jakim pan jest też człowiekiem, już trochę wiadomo. Pytają widzowie o pana relacje z pana ojcem, który jest w Prawie i Sprawiedliwości. Nie, nie, Wiele. nie, 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 nie. Nie, no dobrze, jest nie w Prawie i Sprawiedliwości, ale jest. Wyszedł znaczy nigdy nie był w samej partii. Był w klubie PiSu. Nie, żebym tam jakoś temu sprzeciwiał, ale trzymajmy się faktów, tak? Był w klubie PiSu, z tego klubu wyszedł. Założyli tą partię Polskie Sprawy z panem posłem Szramką i Agnieszką Ścigaj. Potem tam dołączył pan Giżyński, potem dogadali się na jakąś tam formę koalicji z PiS-em, tak, takiego luźnego koalicjanta, dzięki czemu pani Agnieszka Ścigaj tam trafiła do ministerstwa i no, w tej chwili są w takim lekkim rozkroku. Wtedy zgubili pana Szramkę z tej czwórki, zrobiła się znowu trójka. No więc można powiedzieć, że są jakoś tam w orbicie tej koalicji rządzącej, ale tak luźno sobie tam, takie luźne elektrony latające. Czy jest wobec tego
taka możliwość, że jeżeli są wolne elektrony i wy za chwilę też tymi wolnymi elektronami będziecie, że taka będzie, tak właśnie, dołączy pan do właśnie tacierzystej partii. Będziemy protonami. Trudno mi powiedzieć, no ja już tatę zachęcałem wielokrotnie, żeby przyszedł do Konfederacji, że co tam się tam w tym PiSie będziesz marnował, prawda, w tych jednak PiSie. Polskich sprawach. No dałem w tym klubie wiem, PiSu, wiadomo. Tak, no, w tym rządzie tam, no nie, w rządzie nie był. Zwłaszcza, że on ma dużo wolnorynkowych poglądów, tak, no to może nie tak jest radykalny w tym jak ja, ale jest raczej no, zdroworozsądkowo wolnorynkowy, prawda, więc ten... No. Widziałam, że nawet kiedy ojca nie państwo, wychowam już, no. Że był pana tata na, to organizowaliście jako wolnościowcy w Sejmie tą debatę na temat mediów i widziałam, że przyszedł też pana tata i się przysłuchiwał, więc raczej, proszę państwa, relacje raczej są dobre. Nie, no bo tak, nie żremy się, bo to już jak byłem młodszy, to były tam dyskusje pełne pasji w domu czasami o polityce, bo ja byłem takim tam świeżo nawróconym kucem, prawda, właśnie, a wiemy jak jest z tymi nowo nawróconymi kucami, że tam właśnie mają taką bardzo prozelicką postawę, no ja też tak miałem, to chodziłem, głosiłem te korwinizmy wszystkie, no czasami się w związku z tym pokłóciliśmy o pewne rzeczy, już nie pamiętam szczegółów, no ale teraz to nie, to już spokojnie. Ja też, kiedy gościem był po raz pierwszy chyba pan Artur Dziambor, pytałam się, jaką propozycję Konfederacja ma dla kobiet, dlatego że widząc, że wszystkie statystyki pokazywały, że no zdecydowana większość głosujących na Konfederację są to mężczyźni, młodzi mężczyźni. Ja też widzę po programie, jaka jest też tutaj oglądalność, kiedy kogoś z państwa, czy też z osób, które powiedzmy też wam w jakiś sposób sprzyjają. I jaką pan tutaj myślał, że idąc do Europarlamentu, gdzieś pojawiało się takie hasło, że idzie pan do Europarlamentu, żeby walczyć z feministkami w obronie normalnych kobiet. No tak, znaczy my jako partia nie mamy już jakiegoś specjalnego programu dla mężczyzn, dla kobiet, dla młodych, dla starych, dla wszystkich. Mamy ten sam program. Niskie podatki, mało regulacji, wolność osobista, wolność gospodarcza. To się sprawdza dla wszystkich, dla LGBT, dla hetero, dla wszystkich mamy ten sam program po prostu. Wiem, że politycy tak lubią robić, że pojadą do jednych, to im obiecają, że damy wam. Pojadą do drugich, to obiecają tam nauczycielom, że dadzą nauczycielom, do lekarzom, że dadzą lekarzom. No a skąd wezmą do lekarzy? No wezmą od nauczycieli, tak? A dla nauczycieli wezmą od lekarzy i to taka robota. Więc my tego nie zamierzamy udawać, że coś tu będziemy każdą grupę kokietować. Mówimy po prostu jak jest, zresztą równouprawnienie na tym polega, prawda? Że nie mamy jakiegoś specjalnego programu adresowanego do kobiet, do mężczyzn, czy właśnie do różnych grup społecznych, tylko mamy taki sam program dla wszystkich. To, że on się bardziej podoba mężczyznom niż kobietom, no to tak widocznie jest. No, też bym wolał, żeby mieli fanki niż fanów, no ale co poradzę, no. A jest pan redpilowcem? Nie, znaczy nie. W dużej mierze oczywiście zgadzam się z wieloma tezami tak zwanego ruchu redpilowego. Uważam, że tam no, dochodzi do, jak to w takich ruchach, trochę do dogmatyzacji niektórych stwierdzeń na wyrost, więc zbyt kategorycznego ujmowania pewnych zależności. Tak jak no, feministki w jedną stronę przeginają, jakby przypisując wszystkim kobietom, że one chcą być tak jak one, feministki. Tak, no, a tak nie jest, nie? Większość kobiet wcale nie chce być, mieć parytety na kuterach rybackich, nie? Bo to w sumie większości kobiet nie interesuje łowienie ryb. Jest pana bardzo zabawne wystąpienie w Strasburgu chyba, kiedy tam właśnie jest kompletnie pusta sala, gdzie są chyba tam trzy feministki, pan i prowadzący i właśnie w sprawie równości i pan tam mówi, że dlaczego jest tak, że bo pana przedmówczyni mówi o tym, że właśnie te równe
prawa i że dzieci jak rysują strażaka, to rysują zawsze, że To mężczyzna, a nie to jest kobieta. mężczyzna. I pan zarzuca, że jest to nierozsądne ze strony Unii, że skoro nawet dzieci wiedzą, że pewne zawody są wybierane przez mężczyzn, no i ucina pan dyskusję mówiąc o tym, że właściwie 3/4 tłumaczy to są kobiety, tłumaczki, natomiast wśród kierowców tylko są dwie kobiety. I czy w związku z tym teraz trzeba zamienić i tych kierowców posadzić, żeby zaczęli tłumaczyć, no i tam bardzo, bardzo niektóre panie były tym, znaczy jedna czy dwie, bo tam była pusta sala, więc ale były tym No to tak, oburzone, bo nas w tak. Sejmie, tak. Na debatę przychodzi parę osób. Ale tak, no, ten przykład z skuterami to przecież też nie jest wymysł. To jest autentyczne tam troska Parlamentu Europejskiego o to, żeby było równouprawnienie na kutrach. Ja też tam w tej debacie mówiłem, no, że, ale zdajcie sprawę, że to nie jest tak, że mężczyźni stoją tam w tych portach i zasłaniają kobietom, nie dopuszczają, one się tam garną, oni mówią, nie, 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 kutry tylko dla nas, nie? No nie, to po prostu kobiety nie chcą pracować na kutrach. I co z tym zrobicie? No, zachęcam panie feministki z parlamentu, po skończonej kadencji niepotrzebnej tutaj, idźcie i wyrównajcie te parytety, idźcie na te kutry i własną piersią, prawda, pokażcie, że to równouprawnienie jest wam naprawdę potrzebne. Równouprawnienie to nie jest równouprawnienie, właśnie to są parytety. Więc no, to jest po prostu taka ideologia feministyczna, która nie wie, gdzie się zatrzymać. I my w Polsce nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak daleko to zaszło tam w Parlamencie Europejskim. Ja sam byłem tym zaskoczony, bo dużo takich rzeczy złych się spodziewałem po tym Parlamencie Europejskim, ale skala tego odklejenia tych ludzi, no, była dla mnie pewnym takim doświadczeniem jednak szokującym, tak? Pamiętam z wyborów na Madagaskarze, gdzie byliśmy w ramach obserwacji tych wyborów z taką delegacją kilkuosobową i na koniec przegłosowaliśmy stanowisko. No i po raz kolejny, jak to w Parlamencie Europejskim, w naszym stanowisku wobec tych wyborów podkreślamy szczególną rolę kobiet w procesie wyborczym. Ja mówię, ale jaka to jest szczególna rola kobiet? No przecież jest taka sama jak mężczyzn. Przychodzą, głosują, siedzą w komisjach albo nie siedzą. O co wam w ogóle chodzi, tak? Nie, nie, musimy podkreślać na każdym kroku rolę kobiet, prawda, bo to jest ważne, bo równouprawnienie i tak. Jakie to jest równouprawnienie? To jest właśnie wyróżniacie kogoś inny plus w sposób zupełnie niezrozumiały. To pan nie rozumie, co to jest dyskryminacja pozytywna, ja widzę. No i przegłosowali to. W tym poseł Zdrojewski, którego uważają wcześniej za jednak zdroworozsądkowego, ale jak usiadł między nimi, no to głosował tak jak oni. No tak, nawet w Radzie Miasta też jakaś departament jakiś też powstawał, nie wiem, czy jeszcze ciągle jest, do równego traktowania kobiet i mężczyzn na poziomie miasta. No i tak się zastanawiałam właśnie też i zadałam pytanie, czy to znaczy, że ponieważ 83% bezdomnych to są mężczyźni, czy jak w związku z tym zwiększyć ilość bezdomnych kobiet, żeby to wyrównać. Ale jakoś żart nie został zrozumiany. Myślę, że tak Ale będziemy zbliżać. jeszcze przerwę, No, bo dobra, jeszcze jest lepsza, dobra. fajniejsza No. uchwała z Parlamentu Europejskiego, rezolucja, która już w ogóle mi wybiła bezpieczniki w czaszce, jak przegłosowaliśmy, że nie docenia się roli kobiet w terroryzmie. Nawet tam musieli wcisnąć, że nie docenia się roli kobiet, bo przecież one mogą być łączniczkami i coś tam, coś tam. No i co? Co to się chwalicie, żalicie? Nie wiem, co to miało być w ogóle. I to A jest no to widzisz. autentyczny tekst z rezolucji przegłosowanej przez parlament. Ona przeszła w takiej wersji. To ciekawe, no bo to też jakoś można by było policzyć, że na przykład coraz więcej kobiet jest mordercami, zostaje No tak, morderczyniami. ale no nie wiem, no i po co to pisać? No może i tak, może i nie, nie wiem, ale że nie docenia się roli kobiet w terroryzmie. No kurde, no może jej się nie docenia, no ale no po co o tym pisać jakieś rezolucje, no. Ale to chodzi o teraz, tak? Czy w ogóle jakiś tam Rotenbrigaden, tam rzeczywiście było dużo kobiet, były głównie tam ci mężczyźni, którzy zarządzali. Nie, to było ogólnie Nie? taka, Aha. no, mówię, tam jest garstka takich nawiedzonych tam tych feministek, nie garstka, nawet całkiem sporo, które dopisują to do wszystkiego. Ja proponowałem to, może uchwalmy taką rezolucję, że podkreślamy szczególną rolę kobiet we wszystkim. Po prostu raz, ja zagłosuję za tym. Naprawdę, raz na zawsze uchwalmy, że kobiety są w ogóle zaje fajne i mają szczególną rolę we wszystkim, tak? No i koniec, tak? A nie musimy do każdego, do tam dyrektywy o pojazdach leśnych dopisywać, że szczególna rola kobiet w lasach, tak? No wydaje mi się to ośmieszające wręcz, Drwali no. też chyba za dużo, nie ma kobiet. No właśnie. Drwalek.
Ale ma pan córki, które są no, młodymi kobietami. Tak. Tak. I zgadzają się z pana poglądami, czy bardziej są też tak jak właśnie w tych statystykach, które pokazują, że młode właśnie kobiety jednak zdecydowanie bardziej idą w lewą stronę niż mężczyźni. Nie we wszystkim pewnie. Też no, starsza się interesuje w ogóle polityką, tak? I ona jest raczej tu, To jest powiedzmy, pani Milena. to jest pani Milena, tak? Ona się tam udzielała, nawet trochę politycznie coś tam czasem nawet napisała. Nawet tam małą butelką nie została pod katedrą, jak tam aborcjoniści się denerwowali, więc tak, no ona jest, ten młodsza się mało interesuje. I też Bardzo, trudno powiedzieć. bardzo, ja pomyślałam sobie, że pan naprawdę jest oryginałem. Imię młodsze i okasta to odważne. No tak, co przyznam się, że sam wymyśliłem. Znaczy nie wymyśliłem, bo takie imię tam No gdzieś tak, się no ale matka Edypa na pewno. w mediach pojawia, tak? No, skojarzenie może być takie, Ale ale. oczywiście też może na astrologicznie powiedzieć, że zdaje się jest jeden z księżyców Jowisza. Więc może Io być. jest księżyc Jowisza, ale chyba Jokasta nie ma takiego księżyca. Jest samo Io, ale to chyba nie to samo. Zresztą to nawet nie wiadomo dokładnie, bo ja szukałem etymologii tego imienia. Ono nawet nie jest greckie, tak, bo to z greckich mitów, ale to jest prawdopodobnie jakiś substrat przedgreckich mitów, które oni tam odziedziczyli. Zresztą imię Edyp też. Ono nie ma prawdopodobnie greckiego pochodzenia, nie wiadomo, co ono oznacza. Ja się psychoanalizą kiedyś bardzo interesowałam, nawet tam studiowałam różne rzeczy, w związku z tym bardzo mnie to zainteresowało, że pan takie imię, pana relacja z ojcem i wszystko O to. nie, o nie, o nie. Też Ale bójmy się tego tutaj. to zupełnie bez kamer Nie, rozmowy, tak. To było właśnie wtedy, jak ja się na te studia teologiczne przygotowywałem i Aha. musiałem sobie zrobić powtórkę z. Tam jakiś egzamin był z języka polskiego między innymi. Ja musiałem sobie robić powtórkę tych lektur i mi to imię Jokasta wpadło gdzieś tam, Aha. czytałem, że ładne imię w Nie, bo to sumie, nie? A wtedy piękne. akurat żona była w ciąży z tym i Aha. naprawdę Jokasta. Poprzednio musiałem odpuścić Milena, to był pomysł od żony, a ja to za drugim razem postawię na swoim, będzie Jokasta. A Dobromir, mama czy tata, bym się. Tata, to Tak? myślę takie słowiańskie imiona. I Też tak był wszyscy, bo pan ma kompromis. dwójkę rodzeństwa, prawda? Tak, dwie siostry. I też w drugim przypadku to mama postawiła swoim, że była jednak Aleksandra. I w trzecim, znowu nieparzyste dziecko, to znowu ojciec, młodsza siostra Radosława. Także dwa słowiańskie, jedno greckie. Nomen omen. Dobromir, czyli ten, który dla niego dobry mir, czyli spokój, pokój. On też No. etymologia nie jest pewna, bo mir może być to świat albo No pokój, tak, tak? jeżeli z rosyjskiego, no to tak. No, jest to słowiańskie imię, ale które tam dokładnie ten, no, raczej pewnie dobry pokój, tak? Pewnie o to chodziło, tak? I tego panu życzę, a za chwilę będziemy odpowiadać na pytania naszych widzów i patronów i też jakichś osób, które do mnie pisały. Ale oczywiście te pytania mam tutaj wydrukowane. Zrobimy chwilę przerwy, taka jest tradycja. I przejdziemy do drugiej części programu i będzie odpowiadał pan poseł na państwa pytania. Cięcie.